Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 w hali sportowej tej szkoły odbywa się mecz finałowy turnieju piłki siatkowej imienia Józefa Zakrzewskiego. Patronat nad turniejem objął starosta tomaszowski pan Piotr Kagankiewicz. Myślę, że warto kilka słów powiedzieć o panu Zakrzewskim. Pan Zakrzewski był kilkudziesięcioletnim znanym działaczem społecznym, ale szczególnie udzielał się w pracy na rzecz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Sam był zapalonym siatkarzem, stąd turniej jego imienia. Jesteśmy zaszczyceni. Dziękujemy serdecznie za przyjęcie zaproszenia. Witamy bardzo gorąco żonę Józefa Zakrzewskiego, naszego kochanego prezesa. Panie Zakrzewskie, proszę. Panie Mariu, dziękujemy serdecznie za przyjęcie. Jesteśmy zaszczyceni. Zorganizowany przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Tomaszowie Mazowieckim przy współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji. W turnieju brało udział 12 zespołów. Przez dwa dni rozegrano ponad 20 spotkań i tutaj warunki, jakie stwarza ta hala, są wspaniałe dla rozgrywania takich turniejów, ponieważ jednocześnie można rozgrywać w tej hali trzy mecze. Myślę, że warto przy tej okazji wspomnieć o bardzo aktywnej działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Tomaszowie, naszego zarządu miejskiego, który organizuje bardzo dużo imprez, szczególnie imprez dla ludzi dorosłych, co nie znaczy, że młodzież nie może w nich również brać udziału. Prezesa Zarządu Miejskiego PKKF. W tym majora bardzo aktywnie włącza się
tam za pierwsze miejsce będzie pomagał właśnie firma na Fundur. Przypomnę, że organizatorem tego turnieju był Zarząd Miejski AKF oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Współorganizatorami tego zawodu było Starostwo Powiatowe Stowarzyszenie Mazur Miejski, Wydział Federacji Kultury Sportu Starostwa Powiatowego, Wydział Kultury Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta, Zespół Szkół Gimnazjalnych nr 2 Stowarzyszenia Mazur Miejski. Czwarte miejsce wywalczyła drużyna WKS Kawaleria. Miejsce trzecie. To miejsce wywalczył zespół juniora. Czerwę przewodniczący wywalczył Polsku. Miejsce drugie. Ale jakbyście się byli na pierwszym miejscu. To wyjście, ale trudno. Nasza organizacja sportowa jest bardzo fajna i o to chodzi. Miejsce pierwsze, a więc góra, Filipa Jonka, w turnieju piłki światowej imieniu Józefa Zakrzewskiego, którego właśnie wypowiedziano z góra Filipa Jonka. Ten puchar zdobyła Straż Pożarna Warszawa. Zapowiedzi pana Gawacy Rada, pana przedstawiciela Filipa Jonka, a więc Gawacy Rada, pana zespołu Straży Pożarnej oraz syna Józefa. Turniej ma wielu sponsorów, a starostwo tomaszowskie włączyło się do organizacji tego turnieju poprzez ufundowanie pucharów dla najlepszych drużyn. Zakończenie sportowego odcinka. Tak, proszę bardzo.